Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Przemku, ależ tu widoki. Witam cię i wracam już do domu coś ugotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan Kracy. Chodź, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Przemku, zaraz coś upichcimy. Masełko, ziu. A co my to jeszcze mamy? Ach ty, elfie łakomczuszku. A co to? A, nowy numer wieści mikołajowych. Przemku. O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że dużo pracujesz. A tutaj twoje zdjęcie. Ho, 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 ho. Jaki przystojniak. Napisali też, że podobno czasami za dużo siedzisz w telefonie. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o mnie? Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz? Żona. Oraz najbliższa rodzina. Och, jak oni cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakaoko i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszym gościu. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szukam? Zobacz. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. Ale o tym może innym razem. Przemku, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Przemku, jesteś już dużym chłopcem. Podobno bardzo lubisz swoją córeczkę. Chciałbym cię pochwalić za niesamowite wyniki w pracy. Wiem też, że byłeś na wspaniałych wakacjach. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie. Czytaj dużo książek. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. O, jest twoje zdjęcie, ale niestety grzecznością to ty nie grzeszysz. A choć przyznam ci, że ci grzeczni potrafią być strasznie nudni. O, a tutaj mam zdjęcie twojego prezentu. Już nie mogę się doczekać, jak ci go przywiozę.
zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za dym, ha? Czyżby to były moje pierniczki? Ach, Boże, nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. To się porobiło. Nie wiem, co się z tym będzie. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozwozić prezenty. Tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane elfy, gotowi na podróż? Idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Przemku, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała naprzód, Rudolf! Przemu? Zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko. A, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegodził. A co to? Pasażer na kapę? Ta, jestem uratowany. Wesoły świąt. Is the season to be jolly. La 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 la.